Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj sobie orzemy pumą. Dzisiaj jest pierwszy vlog pumy. Ładna pogoda, jest dopiero 9:30. A już tak pięknie jest. Dzisiaj sobie orzemy pole. Te, które w ostatnim vlogu żeśmy wozili obornik, też na usłudze. Tutaj będzie kukurydza na tym polu. Niby już kilka dni ciepło się zrobiło, ale jeszcze gdzieniegdzie ziemia jest zmarznięta. Co więcej, no dzisiaj wam postaram się coś opowiedzieć o pumie, bo o pługu to jeszcze sobie poopowiadamy, bo na jesieni będą vlogi. Case puma kupiony w styczniu 2017 roku, czyli jest już z nami rok. 150 koni, skrzynia 19x6. Nie jest w CVX-ie, nie chcieliśmy go brać w CVX-ie. Jedni chwalą, inni narzekają na CVX-a. No, wolaliśmy bardziej mechaniczny ciągnik. Jest już na elektrozaworach. Hydraulika 4, pary wyjść. 3 z tyłu i jedna pod tuza. Ciągnik ma tuza bez wałka. Wałek nam nie był potrzebny. Po prostu nie mamy żadnych maszyn do niego, a kosiarki nie ciągamy. Nim żeby może kosiarka była do przodu, to może byśmy wybrali z tym z wałkiem, ale to nie było nam potrzebne. Zawsze można dołożyć. Ciągnik ma przepracowane już 481 godzin. Przez sezon, no to jest ładnie, moim zdaniem. No, wybraliśmy case, no, zaufanie do marki, mniejszy maksimum się sprawdził, no to dlaczego miałby być inny? Na początku było ciężko się przyzwyczaić. Zresztą mi to jeszcze jest nadal ciężko przyzwyczaić się do niego. Jak dla mnie to trochę za dużo elektroniki. No ale do wszystkiego idzie się przyzwyczaić. No i te zegary w słupku. To na początku to mnie tak przydenerwowało, że przy kierownicy nie ma zegarów, ale z biegiem czasu to znalazło swoje zastosowanie i dobre strony. Ciągnik już jest po faceliftingu, już jest w tej nowej kabinie. Halogeny LED-owe, naprawdę to bardzo fajnie wygląda. Nie wiem, czy to będzie widać, ale jak ziemia jest zamarznięta, dalej nie orzemy. No, właściciel sobie tu krowy wypuści. Obornika też tu nie woziliśmy, bo jest za mokro i kukurydza i tak tu nie będzie rosło i tak. Nawet jak da się posiać, to pewnie będą problemy ze zbiorem, dlatego nie siejemy tutaj. I nie będziemy siali, nie będziemy orali. Orzemy sobie z prędkością około 7,5-8 km na godzinę. Tu już jest krótki kawałek, to za bardzo nie ma gdzie się rozpędzić. Bo tutaj te pole przydziela rów, ale tam jest z drugiej strony
rowu jest dłuższy kawałek, no to tam 8 km sobie spokojnie lataliśmy 11. Z tamtej strony jest trochę lżejsza ziemia. No tutaj to taka glina się nawet trafia. A tutaj górko to nawet i piach się ten, jak to trafia, i to taki nawet żywy piach. No to ciągnik ma tempomat zapamiętywane uwrocia. Możemy sobie zapisać kilka funkcji na uwrociach. I jednym przyciskiem obsługiwać to po prostu. Ja dzisiaj tego nie używam, bo by mi się bardzo nudziło i jeszcze bym zasnął w ciuniku. A tak to trzeba trochę się skupić, poruszać rękoma. Obciążnik z przodu jest 900 kg. Początkowo była wersja, że będzie 800 kg, no ale dostaliśmy 900 kg, no i jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. Zamarznięta jest ta ziemia. No i zacianik jest głównie używany do cięższych prac polowych, typu orka, talerzówka, gruber, uprawa przedsiewna, no i w tym roku siew. Ale co do siewów, to jeszcze poopowiadamy w innym vlogu. Bo jeszcze tej maszyny nie było, nigdzie nie jest upubliczniona, jest w gospodarstwie, ale to będziemy sobie opowiadać w innym vlogu. Zaraz kończymy tutaj orkę, zostało jakieś jeszcze 30 arów i wracamy do domu i bierzemy się za rozlewanie RSM-u. Będziemy rozlewać RSM na rzepak jako drugą dawkę azotu. To mam nadzieję, że jeszcze coś, jakiś vlog nagram dzisiaj. To sobie tam poopowiadamy. I co więcej, no, jako bajer w ciągniku są elektrycznie ustawiane lusterka. Podgrzewane są lusterka. Fajne ma to zastosowanie zimą czy jesienią, gdy zajdą lusterka 5 minut i są odmrożone czy odtajone. W porównaniu do Maxuma, no to jest dużo dłuższy. Przemarznięte. Jako takich problemów nie mamy z gumą. Uważam, że jest to bardzo dobry zakup do gospodarstwa. Obrabialiśmy te same hektary Maxumem i Pronarem. No, dawały te ciągniki radę, no ale ze względu też na niepewną pogodę, bo ostatnie lata sami wiecie jakie były i jakie są, zobaczymy co w tym roku będzie. Wzięliśmy jeszcze jeden większy ciągnik. No bo po prostu nie mieliśmy mocy przerobowej. No ale dzięki temu mamy posiane wszystko na zimę i to praktycznie wszystko posialiśmy we wrześniu. W połowie września jakoś tak
3 dni pogody błysnęły. W piątek po południu zaczęliśmy uprawę. Wyjechaliśmy na 2 ciągniki. I w sobotę do wieczora mieliśmy posiane 30 hektarów. W piątek żeśmy orali, a w sobotę ja uprawiałem tumą, a Paweł maksymum siał. Teraz nam Paweł się rozchorował, bo miał operację i no, jedne ręce odeszły, praktycznie główne ręce odeszły. Dzisiaj od 5 rano pracujemy sobie, żeby się wyrobić. Tak to gdyby Paweł był sprawny, no to byśmy mogli sobie później trochę zacząć dzisiaj pracę, bo Paweł by sobie pojechał rozlewać RSM, ja bym pojechał orać, no ale Paweł teraz leży w domu, nie może chodzić, ma operację na nogę, no. To musimy się podzielić obowiązkami z tatą we dwóch. Myślałem, że mi trochę krócej zejdzie z tą orką, no miałem kilka trochę problemów, bo tam po łące to jest, ta łąka nie była z 15 lat orana i chodziło do późna bydło i bydło było tutaj dokarmiane na tej łące i po prostu baloty były stawiane, no i to zdeptały, no to nikt tego nie pozbierał, nie porozciągał. I się trochę zapychał pług. No ale jakoś to przeoraliśmy. I na razie jest wszystko dobrze. W porównaniu do Maxuma, no Puma jest większa, fajniejsza, więcej ma bajerów, no ale z drugiej strony dla mnie osobiście Maxum jest żywszy, jest zwinniejszy, żwawszy, a ten to jest taki, no można powiedzieć, że kloc, no robotę robi, ale dla mnie on jest taki toporny, duży, na początku jeszcze był wolniejszy, nie wiem czy on się dotarł czy co, ale na początku jak przyjechał, czy po prostu my byliśmy nieprzyzwyczajeni, ale na początku jak przyjechał, to tata już był gotowy go oddać, bo mówi, no mniejszy ciągnik jest żwawszy i lepiej idzie niż ten kloc duży, no ale jakoś się później dotarł chyba. I teraz sobie radzi. Wiadomo, no, ten pług jest trochę do niego za mały. Ten pług był kupowany do Maxuma. No ale myślimy o zmianie na większy, na piątkę jakoś. Ale raz, że nie możemy nic fajnego znaleźć w przystępnych pieniądzach. A dwa, no, jest jeden, jednym się orze, wtedy drugim się uprawia, no i na pewno w planach jest jakaś kupna jakiejś piątki. Fajny jest ten joystick, inteligentny, wszystko pod ręką. Na początku to było masakrycznie się do tego przyzwyczaić.
ale teraz już jest bardzo fajnie. Ja osobiście no wolę jeździć Maksumem, dla mnie on jest mniejszy, fajniejszy. Ten jest tak strasznie wygłuszony, że no w środku teraz mam daszek ten uchylony, ale jak zamknę daszek, to w ogóle go nie słychać praktycznie. Tylko jakiś warkot, jakby ciężarówka przejeżdżała. A nie włączam sobie na razie klimatyzacji, bo jest za zimno jeszcze na podwórku, to wolę sobie daszek uchylić. No w sumie ten puma była widoczna na tym, na filmiku z kukurydzy. Gdzieś tam z boku mogliście ją zobaczyć, bo niestety warunki były jakie były. No i ciągnik z linami stał na tym, na polu. I praktycznie nie było ciągnika na trzy odwozy, jak woziły, no to nie było ciągnika, żeby któregoś nie ciągał. Renówku tu nawet się na pusto zakopał. Już na mnie dużo zostało. Z tej strony poprzeczniak i tam jeden poprzeczniak został. Tutaj, gdzie zamarznięta ziemia jest, to nie będę orał poprzeczniaka, no bo to nie ma sensu. I tak jest ziemia zamarznięta i tak. Jakbyście byli ciekawi, a tu mam AdBlue i DPR. To też jest ciekawe. Myśleliśmy, że ma sam AdBlue, ale po wyskoczeniu komunikatu, że filtr jest pełny, no to zaczęliśmy szukać, czytać w instrukcji. Okazało się, że ma jednak filtr cząstek stałych. Nie jest jak na razie uciążliwy. Na razie go nie trzeba wymieniać, no to to jest dobra, zobaczymy jak będzie dalej w praktyce. Bo w Maksumie no to tylko i wyłącznie AdBlue lajesz i jedziesz. A tu i AdBlue i filtr. Myślałem, że będą jakieś gorsze warunki, ale w polu jest w miarę sucho. Tak gdzieś tam od rowów czy jakieś oczko, to się trochę kopałem, ale tak, no to bo na polu ogólnie to jest sucho. Nie kopałem się, ale tutaj o przyrowie jest tak mokrzej trochę.
Może ktoś powie, że za długo ten obornik leży. No po prostu były warunki do wywiezienia obornika. No to wywieźliśmy, był przymrozek, była jeszcze ziemia zmarznięta. No od 4 dni wysuszyło, ta ziemia odpuściła i no, obornik trochę przesechł. No ale no niestety, wcześniej jakbyśmy tutaj orali, to by było tylko góra dół, kopanie się, może drugi cionik z przodu i co to byłoby za orka. A tak to pole obsechło i możemy sobie pracować na spokojnie, bez obawy, że gdzieś się będziemy kopać, co tu zrobić, drugi ciągnik na koniec pola stawiać, żeby był w pogotowiu, że trzeba ciągać. No wiadomo, jak się maszyny kopią, to też dostają w dupę. Chyba skończymy sobie tego vloga. Zaraz pole się skończy i wracamy do domu, czepiamy prynara do opryskiwacza i jedziemy rozlewać RSM pewnie. No to dzięki za uwagę. Zapraszam do subskrybowania, łapkowania. Komentujcie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.